Maroko też jest krajem, w którym okresowo wysycha wody, tak? Czyli jest dużo wody, a potem całe jezioro potrafi w 2 miesiące zniknąć i po prostu tego nie ma, tak? I co się napiło, to urodzi albo oliwki, albo drzewa arganowe i one, im to wystarcza, tak? Przez te 2 miesiące wody ziemia tyle wchłonie, żeby to drzewo się jakoś tam odrodziło i utrzymało. A tak to nadal jest właśnie taka skała. Bardziej nie piach i nie pustynia, tylko bardziej skała. I to taka biała skała. No i ta przestrzeń jest zamówiona. Gdziekolwiek budzi pojechać, miałam wrażenie, że jestem strasznie daleko od wszystkiego, tak? Że jedziemy, jedziemy i świata nie ma. Natomiast tutaj, Państwo nie będziecie widzieli, na zdjęciu to widać. Tu jest atlas, no, atlas wyśnieżony, atlas wysoki. Tu jest cały pasmo, a to jest Marrakesz. Tak? Widzimy tutaj w tle z Marrakeszu stawia ręki na pierwszym piętrze, było widać przepiękne pasmo ośnieżonych gór. No i te rajskie ogrody moje. Te moje rajskie ogrody. Ja oczywiście sobie zawsze wyobrażam rajskie ogrody, że to mamy kwiatów, papugi, tak? Że to wszystko jest takie egzotyczne, jakieś cudne zwierzęta. Trochę tak, jakbyśmy my byli w naszym rajskim ogrodzie tym biblijnym, tak? No bo jakby skąd się te nasze wyobrażenia o rajskim ogrodzie też się bierze, no z Biblii, tak? Jest wiele zwierząt i to różne zwierzęta i te zwierzęta sobie chodzą, pawie, tak? I takie też miałam. Ale rajskie ogrody są zupełnie inne, bo te rajskie ogrody arabskie są bardzo sformalizowane, są bardzo płaskie, najczęściej to jest trawnik i drzewa, bo w rajskim ogrodzie chodzi o co? O to, żeby ogród dawał wytchnienie od żaru i upału. I kiedy on da od wytchnienie? Kiedy będzie woda i kiedy będzie cień. Więc on nie będzie pielęgnował tych 15 kwiatuszków, czy tulipanków, czy róż, bo one nie dadzą mu tego wytchnienia, tylko jeszcze zabiorą mu tę wodę. Ważne jest, żeby była fontanna, żeby był staweczek, żeby był kanał, tak, żeby uregulować jakiś przepływ wody, szum tej wody też jest kojący i żeby były drzewa, które dadzą cień. Tak? I to jest rajski ogród. I one są bardzo często takie w kratkę. Albo jest trawnik, który też jest taki chłodny, tak? I gdzie można na tym trawniku usiąść pod drzewem. To są rajskie ogrody. To było dla mnie zadziwiające, że one są właśnie aż takie sformalizowane i takie bardzo poukładane. Często we wzory takie arabskie, typu właśnie te marokańskie koniczynki, takie kształty mają fantazyjne. No dotychczas miałam tylko takie wyobrażenie, jak oglądałam ogrody Alhambry, tak? No to wtedy też widziałam, że to jest ten kanał z wodą i wszystko takie uporządkowane i płaskie. O, i tu jest na przykład taki przykład jednego z takich bardzo atrakcyjnych zdaniem Arabów ogrodów. Tak? On rośnie, będzie dawał cień i schronienie, wszystko jest to zmienione. Tutaj są 3 zdjęcia, natomiast też te rośliny są właśnie w rządkach, ładnie poukładane, są takie regularne ścieżki, tak, kwatery. I bardzo często te ogrody są też za murami, bo mury trzymają mikroklimat, więc bardzo wysokie mury i takie małe dziedzińce i w środku piękne ogrody. O, właśnie nawet za takimi bardzo, bardzo wysokimi murami mieszczą się te rajskie ogrody. I wtedy tam faktycznie słychać ptaki, na zewnątrz murów słychać już jazgot miasta, samochody, tak, zwierzęta, tam nie wiem, konie, bo też konie pociągowe są, więc słychać ten klepot popyt koński. Natomiast tutaj już faktycznie daje to wytchnienie i zgodę. Klątwa faraona, no to jest to, z czym zawsze jedzie się, gdziekolwiek się nie pojawimy w krajach egzotycznych, czy to będą Indie, czy to będą czy to będzie Maroko, czy to będzie Egipt. Jak wybierałam się, to milion rad od wszystkich znajomych, którzy byli w Tunezji, w Egipcie, koniecznie weź ze sobą taki lek, tak, koniecznie. No co mi szkodzi, wezmę, tak. No jak już przypadnie, dopadnie tragedia, no to się będziemy ratować, tak. Ale oczywiście porada numer 2, poza odpowiednim lekiem, dużo alkoholu, tak? No bo Polak, Polak zna metodę na, w zasadzie alkohol jest dobry na wszystko, więc czemu, żeby i tam się nie podleczyć tym alkoholem, albo nawet profilaktycznie się już zacząć w samolocie. No i niestety, tak też jest z naszymi rodakami, że ja myślę, że to nie tylko czy Maroko, czy India, oni po prostu nawet jak lecą do Irlandii, to już się też zabezpieczają przeciw bakteriom, tak? Chyba mamy taki po prostu strach przed bakteriami w ogóle na świecie i potem mi tylko wstyd, tak? Bo ja niestety wielokrotnie lecę samolotem i wysiadamy, jako rotacje, wysiadamy i już jest z nami źle, tak? Albo już jesteśmy przygotowani na urlop, żeby nie zrzędzić.
I ja też brałam się tych chór, natomiast wiedziałam, że jest jedna podstawowa zasada, często myć ręce, więc do walizki nie brałam alkoholu. Nie wzięłam alkoholu, bo byłam nierozsądna, natomiast wzięłam bardzo dużo żelu antybakteryjnego, płynie w sprayu, nie wiedziałam, co mi będzie potrzebne i kiedy, chusteczki antybakteryjne, żeby często myć ręce i przemywać wszystkie rzeczy, które dotykam, tak? Bo wiedziałam, że przede wszystkim higiena osobista to jest ta podstawa, a niekoniecznie alkohol, bo jak już łykniemy, no to nie na każdego ten alkohol też pomoże. W związku z tym z tą plątwą faraona to jest też tak, tutaj Państwu pokażę, ten znak po lewej stronie to jest po arabsku stop. Tak? To jest znak stopu i z tym stopem to jest też tak, ja tam na górze napisałam alkohol ze znakiem zapytania. W Maroko alkohol jest trudny do zdobycia. Nie powiem, że niemożliwy, bo można go kupić, bo widziałam, jak się go kupuje. Kupuje się go w miejscach wyznaczonych, turyści oczywiście mogą sobie go kupować na własny użytek i nic im za to nie grozi. Ale muszą to robić też w miejscach wyznaczonych. To trochę przypomina takie meliny w warsztatach samochodowych, gdzieś na uboczach. Absolutnie żadne sklepy, bo są wyznaczone punkty, ich jest bardzo mało. Te punkty są absolutnie nie mogą być oznaczone, nie mogą być reklamy żadne się pojawią. Po prostu najlepiej, żeby nikt nie zorientował się, że tam można kupić alkohol. A można kupić tam też alkohol miejscowy i dobre wina miejscowe, co jest dziwne. No ale takie mają, powiedzmy, obyczajowe przepisy, zarówno te przepisy takie wynikające z prawa, ale też i obyczajowe, bo im religia zabrania pić alkohol, tak? Muzułmanom. Natomiast kupić ten alkohol można, on drogi nie jest, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Natomiast można bardzo kulturalnie pójść na piwo do restauracji. To nie jest tak, że się nie napijemy piwa w restauracji, tylko trzeba pójść w wyznaczone miejsce, a nie włóczyć się z butelką po plaży, bo to jest niedopuszczalne. A przepraszam Panie, bo w Marrakeszu też można kupić alkohol w tych dużych supermarketach. Wszędzie bo byłam tam i próbowałam dobre wino. Tak, można kupić. Co więcej, można takich kupić, dużych, można dużych kupić alkohol bez piwa bezalkoholowe, czy jakieś trunki bezalkoholowe, które no, też są pod turystów, tak? Są przygotowane pod turystów. Przynajmniej ja w Maroku, uprzedzam, byłam w Maroko raz. To są moje osobiste doświadczenia, więc jeśli Państwo macie inne, super, tak? Ja dzielę się tymi, które mam z mojego wyjazdu. Przysięgam, nie szukałam tych miejsc, tak? Nie byłam nimi absolutnie zainteresowana, byłam w grupie, która była zainteresowana, więc przy okazji widziałam, co się dzieje. Natomiast spokojnie możecie Państwo usiąść sobie, to jest dzikie miejsce, to jest już Marrakesz i Medina w Marrakeszu. I on przypomina trochę taki zintensyfikowany bazar nasz ten w Warszawie, w czasach PRL-u, kiedy tam naprawdę tętniło życie, przy czym jest mniej higieniczny, jest mniej ogarnięty, jest bardziej hałaśliwy, tam się gotuje, tam są zwierzęta, tam są nagabywacze, tam są ludzie, którzy po prostu chcą zarobić. Tam jest bardzo, bardzo intensywnie i nie każdemu ta intensywność pasuje, tak? Więc są ludzie, którzy idą w to, bo stwierdzą, kurczę, wreszcie zobaczę, jak to faktycznie tam tętni i nie boję się, tak? Mam gdzieś tu portfel schowany, spokojnie mogę się poruszać. Nawet sobie coś kupię i nawet kiełbasę spróbuję, tak? Bo coś tam się pichci, jakieś kebaby. Natomiast ci, którzy się boją albo nie mają na to ochoty, mają całą masę różnych kawiarenek dookoła. One tutaj wyglądają jak taka wieża z góry, ale tutaj wszędzie są restauracje. Tu dookoła kawiarenki, restauracje, można spokojnie usiąść i sobie wypić kawę, herbatę, oczywiście ich herbatę tą mocną, słodką, tak? Albo kupić butelkowaną wodę, która też jest podstawą tam, tak? Pijemy wodę butelkowaną nigdy z kranu i też można się przed tą klątwą faraona ustrzec, tak? Natomiast to jestem ja i truskawki w marcu, piękne, wielkie truskawki. Przysięgam, chodziłam wokół trzech truskawek chyba z pół godziny i mówię, no jak, no przecież oni nakładają rękami do tych plastikowych nowych, nie żadnego sanepitu. I nie wiem, no kuszą niemożliwie, no przepiękne były w słońcu i chodzą ci ludzie i patrzę na innych turystów, bo przecież też są turyści z innych krajów, są Amerykanie, są Francuzi i biorą, jedzą i myślę sobie, a to był ostatni dzień na wycieczce, stwierdziłam, a kupię sobie, słuchajcie, zjadłam pół kilo truskawek i nie umarłam i nic mi nie zaszkodziło, tylko ja musiałam mieć czyste ręce, tak?
Tylko ja musiałam przeczyć tęce, więc oczywiście te magiczne żele, tak? I truskawki były zeżarte w 5 minut i nic mi nie zaszkodziło. Co więcej, tam jeszcze później jeszcze inne potrawy kupowałam i owoce z bazaru, też przetarte tylko chusteczką. Naprawdę to nie jest takie straszne, jak diabła malują, tak? Tylko trzeba oswoić higienę personalną. Także piękne truskawki. A skoro jesteśmy już przy jedzeniu, smaczek... Tak? Jeśli Państwo wyjeżdżacie w 6 Maroko, puszka Coca-Coli przynajmniej z 10. Tak. I nie będzie żadnej klątwy Farona. Tak. Kolej jest w ogóle dobra na żadnej. Nie wiem, że mi na wszystkich ona działa, na mnie działa, nawet jak jestem tu w domu. Nie próbowaliśmy nigdzie. Tak, bo kola ma jakieś tam właściwości, których ja nie znam, ale czasami nie wiem, czy przejemy się tutaj w kraju, tak, czy coś tak pustego. Można polecać, ale niekoniecznie zaraz musimy się opanować i grami jakiegoś innego alkoholu. Jeśli chodzi o smak, to ja jechałam, szczerze powiem, to ja jechałam do Maroka z przeświadczeniem, że chciałabym zobaczyć te wszystkie smaki, popróbować tych smaków fantastycznych, tak? Czyli jakichś owoców, których nigdy nie jadłam. I szczerze Wam powiem, że wróciłam z tej wyprawy, to są akurat daktyle i fig, bo na prawej stronie, tak? Kupiłam sobie te daktyle. Były daktyle są same w sobie słodkie, suszone, tak? A one były jeszcze umoczone w miodzie i w środku miały orzeł włoski i były nabite na takie szaszłyczki. I można było to kupić, one były obtoczone w miodzie i jeszcze posypane sezamem. Także to tak na bogato, bo to oni tak nie było. Czy egzotyczny smak? Nie wiem. Raczej inaczej podany, tak? Albo zmiksowany. No, nie było to tam nic nowego. Tażiny, tak? Tażiny, naczynka. Ja nie używam tego i ja też nie jestem osobą, która wyjeżdża w podróże i nakupuje sobie różnych pamiątek, bo ja nie mam takiego nawyku, nie mam takiej potrzeby. Rzadko przywożę sobie jakieś takie tego typu pamiątki z krajów. Dlatego nie mam tego tażina i nigdy go nie używam, nie zamierzam używać. Natomiast czytałam na wielu blogach, bo podczytuję sobie blogi kulinarne też, że trzeba bardzo zwrócić uwagę na to, jak on jest wykonany, jeśli chcemy go używać do gotowania. Bo jest mnóstwo tażinów ozdobnych, tylko ozdobnych. One są szkliwione, barwione takimi substancjami, których nie wolno potem używać w piekarnikach. Tak? Więc trzeba dokładnie sprawdzić, który to jest tażin do gotowania, a który jest ozdobny. Tak? Bo te do gotowania też bywają zdobione, ładne, takie pomalowane, ale przede wszystkim one nie mogą być w środku niczym lakierowane, tak? Bo to już jest wiadomo, że to jest tylko ozdoba. Także jak Państwo się wybierzecie, kiedy będziecie chcieli kupić, to zwróćcie uwagę, że są dwa typy tażinów. I nie ma znaczenia, czy ten stożek, czy ma dziurkę, czy nie ma dziurki. Gotuje się tak samo dobrze w jednym i w drugim. No i wiedzą, że to jest towar, który zejdzie. Dla turystów jest wystawiona cała masa, bo wiedzą, że dla turysty to jest symbol, tak, kuchni marokańskiej czy arabskiej. A jeśli chodzi o te smaki, o tutaj są takie kominki, takie małe grille, na których te tażiny się stawia. Tak, to widziałam taką ławę, na której właśnie były poustawiane tażiny, tam restauracja chyba obok była i one wszystkie były bardzo gorące i te tażiny były cały czas w ruchu, tak? No a tażin wygląda tak. Zjadłam to danie i wyobraźcie sobie, jeśli szukałam smaków egzotycznych, to ja nie znalazłam tam smaków egzotycznych, bo to jest wszystko to samo, co my jemy. Ziemniaki, no bataty są u nas też dostępne, tak? Bataty rzadziej, ale tak, ziemniaki, dynia, tutaj widzimy, tak? Ale nawet owoce, gruszka, tak? To wszystko wsadzone do gara, w środku oczywiście mięso, kurczak, tak? Albo kawałek jakiejś wołowiny. To wszystko posypane czasami rodzynkami, a czasami oliwkami, albo na słodko, albo na słono. My też robimy takie dania, jednogarusimy sobie takie potrawki, tak? No to na to mówimy potrawki, no niech to są tażiny, tak? Dorzucają ciecierzycę, dorzucają egzotycznych potraw, ale to takich jak kurkuma, albo kminek, ale to są wszystko rzeczy nam znane. My nie jesteśmy jakoś odseparowani od tej kuchni marokańskiej i szczerze powiem, że dostałam ziemniaki, dostałam tego kurczaka właśnie w tych warzywach i chyba to była gruszka, nie wiem, czy trochę słodkiego było. Do tego dostałam surówkę chyba z warzyw, tam kapusta była. Takie tradycyjne marokańskie jedzenie jest bardzo, bardzo zbliżone do tego, jakie my jadamy. Tak, to nie są jakieś bardzo... Ale właśnie, i
Właśnie na tym chciałam podkreślić, że to, co nas wyróżnia, to to, że u nas tej baraniny tyle nie ma, tak? U nich nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ale obiad... Dirhamy, waluta marokańska, dirhamy nie są drogie. No nie wiem, jak Państwu powiedzieć, jak się zatrzymywaliśmy w toalecie, to zostawiało się dirhama dla pani, która zajmowała się toaletą. No to wyobraźcie sobie, że my zostawiamy 2 złote, 3 złote, tak? To jest taka minimalna dawka, ta jednostka, którą mamy w podróży na co dzień, tak? No tutaj się zostawiało dirhama, tak, tej pani. No i właśnie tak, ale to, z czym wróciłam do domu i sobie nie mogę jakby poradzić z tęsknotą za tym czymś, to są chleby, one się nazywają kobzy. To są kobzy. Słuchajcie, u nas można kupić takie chlebki, takie jakieś tam mace, tak? Ja w życiu nie jadłam tak dobrego chleba, ja zjadłam 4 od razu. Słuchajcie, 4, one są takie, naprawdę. Były przepyszne, pachnące, z daleka piekarni było już wyczuć, można było wyczuć. I one są sprzedawane na bazarach, oczywiście już wtedy ostygnięte, ale widziałam też bardzo fajne zjawisko, bo oni to pieczywo, to jest ich podstawowe, to jest tak zwany chleb marokański, tak? Chleb marokański, który się piecze po to, żeby nie używać łyżek, bo oni nie używają sztućców, przeważnie w domach, tylko sobie nakładają tym chlebem i tym chlebem się posługują. Więc ten chleb jest pieczony praktycznie codziennie. Jeśli gospodyni nie ma w domu pieca, to widziałam takie fajne zjawisko w jednej z małych miejscowości. Pani, ubrana bardzo tak tradycyjnie, niosła taki ogromny, płaski kosz na głowie, taki zupełnie płaski, ale wielkości naszego parasola. I na tej głowie trzymała na tym poukładane takie surowe placki i tak szła sobie z tym do najbliższej piekarni. I oni noszą do piekarni, w piekarni to wypiekają, ale każda gospodyni ma zaznaczone, który chleb jest jej. Bo nie ma, bo być może nie musi u siebie w domu rozkalać. Piekarnia wystarczy, że jej to wszystko tylko podpiecze, a każda ma swój przepis na ten kops, tak? Bo każdy w domu lubi inaczej, tak? Ten z kminkiem, ten z sezamem, a ten na słodko na przykład, tak? Więc każda gospodyni piecze też swój. Jeśli nie ma pieca, to nosi do piekarni, ale piekarni też sprzedają. I my mogliśmy sobie właśnie w takiej piekarni bezpośrednio kupić. I to jest fantastyczny chleb. I powiem Wam, że jak wróciłam do domu i chciałam sobie ten chlebek upiec, bo ja piekę sobie sama chleb nasz, żytni, na zakwasie i tak dalej, bawię się w takie rzeczy, to szukałam przepisu i na naszych polskich stronach, gdzie są przepisy, to wszędzie miałam sprzeczne informacje co do składników, a to jajko, a to oliwa, a to ktoś dawał cukier, a to trochę mleka, tu nie było mleka, tu nie było jajka, więc to w końcu jaki jest ten przepis? Słuchajcie, wlazłam na strony francuskojęzyczne, albo wręcz z tymi arabskimi robaczkami, gdzie na YouTubie sobie film można obejrzeć. Nic nie przeczytam, składników nie rozszyfruję, bo ten arabski jest, ale widzę, jak pani wykonuje i widzę, że ona stoi w kuchni arabskiej i ma tradycyjny strój, więc widzę, że ona piecze go u siebie. I z tych przepisów radzę Wam, korzystajcie. I tam nie ma chyba jedna z tego, co pamiętam. Są drożdże. Są drożdże, jest oliwa. I co jest najfajniejsze w tym? To jest chleb, który wyróżnia semolina, tak? 1/4 całego chlebka musi być zrobiona z mąki durum, z pszenicy durum, z mąki grubo mielonej. Pszenica durum to jest taka pszenica pierwotna, taka najbardziej stara odmiana, która jest dla nas zdrowa i ona ma takie dobre właściwości błonnikowe i u niej się tę pszenicę durum uprawia. U nas z tej pszenicy durum robi się kaszę kuskus. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, kasza kuskus nie jest kaszą, tylko jest makaronem, bardzo drobniutkim makaronem, tak? I wykonanym z mąki pszeny, więc jak ktoś jest na diecie bezglutenowej, to niech nie je tego kuskusa, tak? Natomiast ten chlebek jest pieczony właśnie z tej semoliny, tak? I on jest taki grudkowy, to się czuje te grudki. Także polecam sprawdzić przepisy, ale ta semolina to jest podstawa, tak? Inne rzeczy smakowe, to na mieście też, proszę zobaczcie, nie bałam się jeść tego. To były takie pąki, nie wiem, pąki pieczone w takich miskach z jakimiś tam podgrzewanymi tłuszczami. Były fantastyczne i po prostu nikt się tego, ale strasznie słodkie. Tak jak w Turcji mają po prostu fisia na pęcie słodkich deserów i ta słodka herbata miętowa. I to jest kolejne moje odkrycie, bo ja w życiu nie piłam tak dobrej herbaty miętowej. Przysięgam Wam, że na odchodne, jak mi zostały pieniądze przy wyjeździe, nie wolno wywozić pieniędzy z Maroka, tak? Trzeba oddać biednym albo zostawić na ulicy, nie wiem, cokolwiek, bo nie wolno zabrać ze sobą, absolutnie. Najlepiej pójść wydać.
A herbata miętowa jest tania, więc kupcie sobie dużo herbaty miętowej. Ona jest przepyszna, bo to jest zupełnie z innego gatunku mięty. To jest mięty marokański. I przysięgam, kupiłam 5 opakowań mięty marokańskiej z napisem mięta marokańska u nas w Polsce i żadna nie smakowała tak. Dalej szukam. Dalej szukam. Jak ktoś z Państwa będzie jechał do Maroka, to ja poproszę o przywiezienie mi stamtąd tych w zwykłym supermarkecie. Co fajne jeszcze, torebki są szyte z takiej gazy. Czyli torebki do herbaty nie są z papieru, nie są z folii, nie są z tych torebek, piramidek takich plastikowych, tylko są uszyte takie jak nasze gazy, te takie opatrunkowe, normalnie szyte na maszynie, obrębione na maszynie, sznurek, bez papierka na końcu. Przecudna herbata, gaz nie zajmie. Ona szybka jest lepsza z takimi pączkami, takie pączki kwiatów jeszcze, sypka, ta jest chyba. No widzi Pan, a ja dalej szukam, tak? Także wiem, że też te herbaty, które nam serwowano w różnych miejscach, bo zatrzymywaliśmy się i w knajpkach przy drożych i małych miasteczkach, ja zawsze prosiłam o herbatę bez cukru, bo tam po prostu kilo cukru jest w tej herbacie, ale to jest herbata często też mieszana z zieloną. Także one też mają ten specyficzny smak, bo ta zielona bywa też różna, tak? Ale ta mięta jest po prostu czasami ma zapach tej gumy do rzucia, takiej klasycznej, mocnej, tak? Przepyszna herbata miętowa, nie tak jak ta nasza pieprzowa mięta, rodzima, tak? Barwy mediny, no tutaj jest to, ja gadam, a Państwo chcecie jeszcze ze mną zostać? Tak. Ja mam to do siebie, że nie zawsze. Barwy mediny, to ja z kolei pojechałam tam z przeświadczeniem, że to będzie kolorowo i będzie tak jak we wszystkich krajach arabskich, wejdę będą urepliwe wąskie uliczki, obwieszone dywanami, piękne kafelki, bo to wiadomo, się ogląda różne filmy i będą tkaniny i no, gdzieś te księżniczki się ubierają, tak? Te perskie księżniczki gdzieś się ubierają, więc to tam wszystko na pewno zobaczę. I zapomnę o tym, co mi brat mówił, że to tak wcale nie wygląda, tylko przyjadę i na pewno bramią te suknie piękne. No i faktycznie wchodzi się do Mediny przez bramę. W każdym mieście, gdzie jest stare miasto, to stare miasto jest otoczone bardzo wysokimi murami, to obszar tej Medyny, właśnie tego starego miasta, prowadzą do niego przynajmniej jedna lub dwie bramy, tak? Musi być jedna, jeśli nie jest zburzona druga, to pewnie jest jakieś przejście, ale przeważnie one są zachowane w jakimś ładnym kształcie. Natomiast z reguły na terenie Medyny jest przynajmniej jeden meczet. Tutaj bardzo ładnie widać jeden duży meczet, zaraz kolejny, tak? I są w przypadku dużych miejscowości, jak Marrakesz czy Fez, są też tak zwane medresy, czyli szkoły koraniczne. Czyli przy meczetach jeszcze były szkoły dla ludzi, którzy uczyli się czytać Koran i nauczać tego Koranu. Tak? To jest tam nauczyciele tego Koranu pracowali, działali. Tak? I tutaj mamy jedną z takich właśnie atrakcyjnych bram. I tutaj proszę zwróćcie uwagę, są znaki drogowe. I tu akurat do tej Mediny nie wolno jeżdżać ani rowerem, ani motorem. W mniejszych miejscowościach Mediny mają większe, szersze drogi, spokojniej się chodzi. Tam też lepiej się robi zakupy, bo te towary są ładnie wyłożone, nikt nas tak nie napada. A w tych dużych miastach jak Marrakesz, Fez jest niesamowity. Wszyscy są zafascynowani Marrakeszem, bo tam jest dzikość taka. Natomiast Fez jest dla mnie tak średniowiecznym miastem, że dla mnie to jest odkrycie, ja nie mogę Fezu zapomnieć, bo jest żywym takim przykładem, jak zachowały się pierwotne kasty w Maroku, gdzie miasto jest położone na wzgórzu, najniżej położone tereny Mediny, bo to, tak jakby starówka jest na takim wielkim wzgórzu i najniżej położone są najbiedniejsze i tam, jak widzieliście Państwo film Pachnidło, ryby skrobane, smród i tak dalej, walające się odpadki, zwierzaki wokół wychodzące, gryzące to wszystko, to tak też jest tam dzieci maleńkie, dwulatki chodzące, żebrzące o cokolwiek, po prostu usmarkane, unurane, a im wyżej, tym bogatsze kasty, tak? Potem trochę rzemieślników, tutaj ten naprawia buty, ten coś innego, ten klepie miedzi, te cynowe jakieś tam miski, potem piękne lampy, strojść, a na samej górze bogate kasty, które handlują powozami do ślubów, biżuterią ślubną, piękne suknie i tamte perskie rzeczy księżniczek są, tak? Także pięknie zachowana struktura miasta razem z układem społecznym, co więcej, ciasność uliczek jakby proporcjonalna do tej biedy, tak? Czyli tu najciaśniej, gdzie strach naprawdę wchodzić i można się w Fezie potwornie
strasznie szybko się można zgubić. Nie wiem, czy bym wyszła stamtąd sama. Nie mam zielonego pojęcia, gdybym nie miała przewodnika, pewnie bym nie wyszła z Fezu, bo to jest taki labirynt i są tak wąskie i ciemne uliczki, bo oni jeszcze sobie te wąskie przejścia zasłaniają od słońca, bo przecież chronią się przed słońcem, tak? Więc to jeszcze tam jest wszystko, jest ciemno, ponuro, momentalnie brudno i na to wszystko jeszcze te biedne osiołki, te towary wszystkie tak w galopie wszystko wożą i tylko krzyczą ci Marokańczycy, że z drogi, drogi, bo osiołek, tak? Więc tu akurat nie wolno wjeżdżać, bo jest tak wąsko, że motorynką albo rowerem się nie przejedzie, tak? Także Medyny mają swój urok pod warunkiem, że jest się w mniejszych miejscowościach i tam faktycznie te barwy spacerowania po Medynach są, tak? I tutaj, zobaczcie Państwo, zrobiłam takie zestawienie kilku. To jest jedna z miejscowości nadmorskich, to akurat na niebiesko pomalowane ściany, podobno muchy na nich nie siadają przez to. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale... Także ja myślę, nie wiem, może za bok, nie mam się tego pojęcia, nie wnikałam. Tak, nie sprawdzałam tego, ale ktoś mi powiedział, że to dlatego, żeby właśnie owady nie siadały. Natomiast ten typ jakby Medyn, tak z taką szerokością, tu są towary, tu się pięknie chodzi, tu są nawet drzewa w środku, tak, na uliczkach. Tu jest bardzo duży komfort robienia zakupów i turystowania się. Są Mediny, gdzie się już wchodzi w bardzo wąskie uliczki, ale jeszcze jeżdżą motorynki, jeszcze jakiś ruch kołowy tam jest i są takie, gdzie się chodzi o to, tak? Że chodzimy jeden za drugim i trzeba się pilnować, żeby się nie pogubić w tych wąskich uliczkach, bo nie powiem, to nie jest niebezpieczne miejsce. Tam może być niebezpiecznie tylko dlatego, że jedzie osiołek albo, no nie wiem, ktoś potrąci mnie, tak? Czy, no, tam jest po prostu gęsto, jest pełno ludzi, ale ja się nie czułam tam niebezpiecznie. Tam niebezpieczne jest to, żeby się zgubić w tym miejscu, tak? Niesamowite wrażenie i Fez jest właśnie takim miejscem, gdzie można się zgubić, tak? Nadmorskie miejscowości mają ten oddech i tam jest więcej przestrzeni. Medyna Medynie nierówna, o tak. No ale co w tych Medynach wszystkiego mi oferują? Oczywiście swoje rękodzieło i bardzo dużo wyrobów tkackich, materiałów, włóczek farbowanych. Widzieliście Państwo garbarnie, więc i skóry, tak, torebki, meble nawet tapicerowane, można kupić wszystko tak naprawdę. Więc tkaniny i wszystko co z włóczek, bo przecież są te owce, tak, hodowane, więc ten surowiec jest łatwy do pozyskania. No i muszę sobie to po prostu przywieźć, są bajecznie kolorowe, tak. I wcale nie takie drogie, brat z tej nieszczęsnej wycieczki do Fezu przywiózł wszystkim czapki. Także mamy czapki marokańskie, zanim się wybrałam, to już czapkę była. Druga rzecz, która jest bardzo popularna na takich targach, tak, czy targowiskach wzdłuż uliczek Medyn, to są różne przyprawy. Przyprawy, zioła, ale też... Słucham? Szafran najbardziej. Nie wiem, nie widziałam szafranu. Natomiast bardzo dużo przypraw, nie tyle kulinarnych, co takich substancji do pielęgnacji ciała, tak, do takiego domowego spa. Oni mają te swoje łaźnie, do których się udają na relaksy. I można czasami też, tutaj nie wiem czy na zdjęciu, o jest jeden taki, takie mikrotłuczki, o tu jest taki tłuczek do ucierania i to się potem miesza z oliwą i się tym wszystkim ładnie można tymi arganami ponacierać, to wszystko ładnie pachnie, ma cudowne właściwości i tego jest cała masa, nie wszystko do jedzenia, część do ciała, tak? Są zapachowe. To jest eukaliptus, który też jest jakoś u nich wykorzystywany, ale ja sobie zostawiłam to zdjęcie po to, żeby nie zapomnieć Państwu opowiedzieć jednej historii. To, bo w tym miejscu akurat skręciłam z sektora, powiedzmy, przyprawowego, bo tak te Medyny są poukładane, że chodzi się po sektorze odzieżowym, tak? Potem się płynnie przechodzi w warzywno-owocowy, potem w przyprawy, a jak tak trochę w bok się skręci, to można trafić właśnie na taki śmierdzący półryneczek, ryby, mięso, no i tam już jest wtedy ciężko. No i pani powiedziała, która nas oprowadzała, miejscowa kobieta po tej przestrzeni, po tym miasteczku, mówiła, to jak chcecie tutaj zrobić takie czyste zakupy, to tu, a jak brudne, to tam, tak? To jakby te zapachowe tam na lewo. Mówi, jak chcecie, to możecie wejść. No oczywiście my z ciekawości pójdziemy zobaczyć, jak te ryby i to mięso tam się tam kroi, bo musiało mieć dostęp do wody. Faktycznie na ryneczku była fontanna, tam było ujście wody, było, że można było faktycznie zadbać o tę higienę. I panowie stali po opierami tak o te swoje straganiki i czekali na klientów, a ryneczek malutki. I na to wszystko to apropo obecności kobiet i turystek w tym kraju. Ja przyznam się, też długo wybierałam strój, żeby się wybrać w tę podróż.
ale wiedziałam, że jak więcej zakryję, to będzie lepiej niż jakbym miała być bardziej odkryta. I byłam bardzo komfortowo ubrana, bo się czułam bardzo dobrze i nikt mnie nie zaczepiał w jakiś dziwny sposób. Nawet kilka razy mnie zaczepiono, mówiąc do mnie po francusku, bo myślano, że jestem miejscowa. Także to też było miłe. Natomiast na tym żelneczku z tymi rybami oglądamy sobie właśnie jeszcze przyprawy, bo to było takie przejście, tutaj te eukaliptusy, pan mi paprykę, jest takie piękne stożki na sztywno utrzepane. Pokazuje mi te stożki i wchodzą Amerykanki. Amerykanki, które są takich pokaźnych rozmiarów, ale ubrane właśnie w takie obcisłe rzeczy, leggingsy, no tak bardzo swobodnie bym powiedziała, takie krótkie bluzeczki i takie właśnie leggingsy. Od razu wzbudziły zainteresowanie na tym ryneczku, panowie stracili mną zainteresowanie tą papryką i na te Amerykanki wręcz w ten sposób. No tak to wyglądało. I te Amerykanki tak się właśnie przemieszczały, trochę poszły w te ryby, troszeczkę w tą fontannę tam pozaglądać. Jedna z tych Amerykanek się ociągała. Przepraszam panu, przepraszam panie za sformułowanie, ale była taka niska i takie miała potężne pośladki w tych lekincach. Naprawdę zjawiskowa kobieta, bardzo kobieca, tak. Piękna dziewczyna, ale czarnoskóra, nie raz jest czarnoskóra, ale właśnie taki kształtna, noska, bardzo kobieca kształty. Ale w tych lekincach zwracała na to uwagę. I słuchajcie, mama ją woła, no chodź, pospiesz się, ta się ociągała. W końcu ta mama podeszła i tak, no powiedzmy tak, po macierzyńsku lekko ją klepnęła w tą pupę, a ta pupa aż tak zafalowała. A ci panowie tak sobie, merci, madame! Słuchajcie, ale to była atrakcja niemożliwa, zobaczyć kobietę, która tak... No to było zjawisko dla nich po tekście erotycznym, tak? U nich się takich rzeczy nie robi na co dzień, nie poklepuje się kobiet po ciele, bo tych tyłków tam, przepraszam za wyrażenie, nie widać na co dzień. Właśnie tutaj się zatrzymam chwileczkę właśnie też przy tych strojach kobiecych. Nie tyle, bo czytałam też, to jest taki mit na temat kobiety, że trzeba zakryć ramiona, tak? Niekoniecznie. Bluzki z krótkim rękawem jak najbardziej odkryte. Spokojnie ramiona tu można odkrywać. Bardziej kuszą w tamtej kulturze mężczyzn dekolty, szyja i właśnie pośladki. Nawet jeśli są w spodniach pani, tak? Sam kształt i samo wyobrażenie, że pod tymi spodniami tam coś jest, działa na wyobraźnię tych mężczyzn tak bardzo, że to jest właśnie wręcz takie niepożądane, tak? Bo to jest trochę, kojarzy się z bolizną, tak jak u nas, nie wiem, ta pani szła całkiem bez spodni, no powiedzmy ta skarbka. W związku z tym, jeśli panie się wybieracie do Maroka, to spokojnie na krótkie rękach, w t-shirtach, w plażowych strojach spokojnie, ale w tych kurortach też można sobie pochodzić. Ale jeśli kobieta chodzi w czymś obcisłym, albo właśnie w tradycyjnych spodniach, ale też ma obcisłe, to nie musi być zaraz mini. Wystarczy, że obcisłe spodnie. Tak będzie to wyglądało za mną. Czyli krótkie spodenki w takich cywilizacyjnych, miastowych rzeczach? Nie, nie przeszłoby to. W kurorcie, w Agadirze, na bulwarze, owszem, tam gdzie wiedzą, że to są, że turyści po to przyjechali, że przyjechali na plażę, oni to tolerują, ze względu na to, że to jest ta miejscowość turystyczna, tak? Ale jak już wybywamy do Marrakeszu czy do Fezu, byłoby to rażące i bywało, że ja widziałam, kiedy kobieta napluła pod nogi innej pani, tak, z Europy. Kobieta szła ze swoim chłopakiem, tak? Miała taką mini, była dość krótko ubrana i starsza pani, odziana po arabsku, splunęła po prostu jej pod nogi z pogardą. Więc trzeba się liczyć z tym, że to będą takie oznaki, tak? Bardziej konserwatywnych muzułmanów. Masę innych rzeczy jeszcze na tych bazarach, to tylko tak dla folkloru. I tutaj chciałam państwu pokazać czarne mydło. Czarne mydło jest u nas do dostania. To jest marokańskie mydło na opakowaniu, w naturze u nas do kupienia. Ja puszczę państwu, bo zobaczycie, kto nie miał ochoty, nie miał okazji zobaczyć, to tutaj jest możliwość otworzenie sobie taki klejster, tak? I powąchacie, oni się tym smarują, to działa jak peeling enzymatyczny. Panie wiedzą, o czym mówię. Tak? Proszę sobie pozaglądać do tego, powąchać, jakbyście państwo chcieli, jak mi to proszę podać dalej. Takich naturalnych surowców jest tam bardzo dużo. To jest akurat pasta z oliwek, tak?
pasta z oliwek. Myją się tym, to świetnie myje, naprawdę. To jest dobre, jeśli ktoś ma alergię, to może takiego mydła. Trochę jak nasze szare mydło, też jest naturalne i to jest taki ich szare mydło. Do kupowania na łychy wręcz, tak? Oni się tam uwielbiają tym masowo. Niestety, wyświetlam Państwu prezentację z PDF-a. Po lewej stronie mam film, którego teraz nie pokażę. Chyba, że pod koniec Państwu po prostu po zamknięciu wyświetlę sam filmik. Mężczyzna, ta propos czapki feski, tak? W fezie te czapeczki, nie tylko w fezie one się nazywają feskami. Natomiast mężczyzna w Medinie zabawiał gości, zarabiał sobie w ten sposób na życie. Tym, że w kastaniety uderzał, śpiewał standardy europejskie lub amerykańskie i tą feską tak kręcił tym pomponikiem i zabawiał tym gości. Także każdy zarabia jak umie. Dla ludzi jest to atrakcja, ciekawe i śpiewa Maroko, Maroko, I love you Maroko, tak? Na przykład. Architektura. Chciałam Państwu parę słów powiedzieć o moim wyobrażeniu na temat architektury, tak szybciutko. Oczywiście wyobrażenie, że tam spotkamy pałace tych księżniczek, które chodzą w tych pięknych sukienkach. Owszem, architektura mnie nie zawiodła, bo tam jest mnóstwo przepięknej architektury, niestety częściowo też padającej, ale no, pewnie wszędzie takie, nie tylko w Maroko. Natomiast tam można napaść oczy przepięknymi stiukami, mozaikami. No po prostu jest na czym oko zawieść. Jeśli ktoś ma słabość do takich wzorów, tak, czy szuka inspiracji artystycznych, no to tam nie zawiedzie się, tego jest mnóstwo. I faktycznie tego mi nie brakowało. To nie jest mit, że ja tego tam nie znalazłam. Natomiast mitem jest to, że to jest tylko to. Bo poza właśnie tym, że są wzory czy na ścianach, czy na zewnątrz, czy pod nogami, tak wszędzie wszystko zrobią, to dla mnie na przykład zaskoczeniem było, ile się zachowało tam w obrębie też Medin, ale nie tylko, przepięknej stolarki drewnianej, która zwraca uwagę właśnie taką kolorami, one trwają tam latami i zobaczcie, że one w ogóle nie blakną, tak? One tam są pewnie od średniowiecza, bo nikt tych drzwi pewnie tam nie wymieniał, tak? I tu chciałam też zwrócić uwagę, motyw kołatka, to jest kołatka, tak? Ale w kształcie ręki, to jest ręka Fatimy, po arabsku ona się nazywa Hamsa i ta ręka Fatimy jest jednym z takich produktów turystycznych, który możecie Państwo kupić na wszystkich bazarach. Wisiorki, bransoletki, koszulki z nadrukiem tej ręki Fatimy. To jest ich taki koronny motyw turystyczny, tak, produkt turystyczny. A co on oznacza? Bo wiele kobiet u nas na wycieczce sobie oglądało, mówiło, no ja bym sobie kupiło, to takie ładne, wszędzie tego pełno, ale czy ja wiem, co ja sobie założę, tak? Przecież ja nie znam wymowy tego symbolu. I co się okazuje? Ręka Fatimy jest takim samym symbolem, ma dokładnie ten sam wymiar w kulturze Izraela. Dokładnie, tak? To nazywa się inaczej, ale pochodzi od Fatimy, od kobiety, której trudne życie wymagało tego, żeby umiała siebie poświęcić, żeby zadbać o rodzinę, zatroszczyć się o nią. Jest takim symbolem kobiecej zaradności, kobiecej troski i opieki. Natomiast tutaj przeważnie na tej ręce, tu akurat nie ma, ale przeważnie na tej ręce jest jeszcze narysowane oko sumienia albo oko tej Fatmy, które noszone albo zawieszone w odpowiednich miejscach ma chronić rodzinę przed złem. To jest taki symbol ochrony. To jest na wejściu do domu? Tak, to jest kołatka. Broni przed złem. Izraela, takie miejsce, gdzie się dotyka, tak, przed wejściem do... Tak, to ma przynieść mi ochronę, tak, to ma mnie ochronić przed złem, przed złymi mocami. Jeśli się wierzy, że właśnie Fatima, jako ta matka, która miała siłę obronić własną rodzinę, będzie też tak samo silnie broniła mojego domostwa i mnie samego. Natomiast ten mit, z którym ja wróciłam, on się zmieni, to jest Marrakesz. I poza tymi misternymi wszystkimi stiukami, dekoracjami, Marrakesz i w ogóle Maroko to są pudełka. Współczesna architektura to są pudełka. I to tak pudełka charakterystyczne, że ten kolor taki, powiedzmy, czerwonawy, taki ceglasty, tak? Przepalony, taki już wyblaknięty od słońca. One są jakby jedno na drugim poukładane. To jest w mieście pudełko, więc one mają jeszcze okna, balkony. Ale jak się pojedzie gdzieś za miasta, to poza tym, że mamy właśnie taką prostą architekturę murów,
to małe miasteczka wyglądają tak, bo tutaj też znowu mamy góry Atlasu. Natomiast małe miasteczka gdzieś tam w tych dolinkach posadowione, one wyglądają jak takie blokowiska, ale takie specyficzne, gdzie tutaj jest dużo okien akurat, tak? No i też znany, często spotykany obrazek, ta młodzież naprawdę siedzi na zewnątrz, gra w piłkę, rozmawia, biega, jeździ na rowerze. Oni nie przesiadują tak przed telewizorami, bo ich częściej widać, tak? Natomiast domki przeważnie wyglądają tak. I te domki, one nie mają okien, ponieważ one mają dziedzińce od środka, tak? Czyli w środku jest jakby dziura i tam jest dziedziniec, tam są arkadki, tam jest coś ozdobnego, czego my nie widzimy, bo oni w ten sposób chronią swój dom przed żarem słonecznym, tak? I najczęściej jest to bardzo takie proste i skromne z zewnątrz, ale w środku to jest tylko taka niepozorna osłonka, w środku zupełnie to inaczej wygląda. I tutaj zobaczcie Państwo, często te ciasne domki mają aż tak wąskie uliczki i te niektóre mediny właśnie takie wąskie uliczki miały, tak? Natomiast tutaj, tak chciałam Wam pokazać, specyficzna rzecz, która jest widoczna na wielu, wielu domach. Takie domy niedokończone. Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego oni mają takie niedokończone? Jak jest dom niedokończony, to nie ma podatku. Potrafią żyć tak całymi pokoleniami, nie kończąc, a też już nie ma, więc tam niczego nie zaleje. Tak, jak się pojawi raz ten, nie wiem, mówię ile lat ten deszcz, to przecież to momentalnie wyparły i żaden szkód nie będzie. Więc wszystkie domy są niejako niedokończone i to jest charakterystyczne, bo tego jest wszędzie pełno. Z kolei taki mój mały przerywnik, bo ja też jak jeżdżę na wycieczki, to patrzę, jakie zwierzęta spotykam, tak? A tak naprawdę chciałam się z Państwem podzielić wrażeniem o zwierzętach, bo ja nie spotkałam egzotycznych zwierząt w tym miejscu. Nie wiem, może już albo dużo widziałam, albo te zwierzęta naprawdę gdzieś tam nas mijały, bo hotów było najwięcej. I chwała Bogu, bo ich te myszy zderzały w tych ciasnych medinach, więc kotów było mnóstwo i zobaczcie, koty są tak zadomowione, że one są przy restauracjach, nikt ich nie goni przy restauracjach, tak? Że to sanepidy i tak dalej. Są karmione w portach, specjalnie przywożą im ludzie od razu łby z ryb, tak? Odpadki, flaczki. One to wszystko zjadają na bieżąco. Co więcej, te koty siedzą często na tych bazarkach na medinach przy handlarzach. One widzą, że one tam dostaną. Ten piękny obrazek, nie, już nie mam Państwu tutaj możliwości pokazania miliona zdjęć, jak Pan powiedział, że mam milion, mam milion w domu. Piękny, góra but gazowych, takich normalnych do gazu, pokładanych taki torcik i na środku śpiący taki dumny faraon. Naprawdę przepiękne zdjęcia, były kotów multum, niektóre maleńtaski, takie plączące się pod nogami tych miliona turystów. W tym całym nadłogu i one tam są, aby sobie słodko śpią na tych chodnikach, czują się świetnie. I nasze buciany tam są, tak? One tam odlatują i tam sobie zimują. To jest właśnie też przejaw tego Salut Maroko, tak? Marok, po francusku napisane na domku dla kotka, tak? Czyli nawet taka potrzeba dekorowania, nawet małych domków, te koty funkcjonują razem z nimi, jest bardzo dużo. Kury łażą po chodnikach, tak? One są też przemnogorskie. No ten drób sobie po prostu tam chodzi, prędzej czy później skończy w garnku. Tutaj jest osobek, który zarabia na siebie i na swojego pana i też ma tą rękę Fatimy tutaj na czole, tak? Ona ma go chronić. Ten był zadbany i był czysty. Natomiast obok był osiołek, który właśnie tak biegał po tych wąskich uliczkach. One pędzą, słuchajcie. Ja nie wiem, ile na godzinę ten osioł pędzi. One są tak gonione z tymi wózkami, szczególnie z rana, kiedy trzeba rozwieźć towary do poszczególnych punktów, te osiołki są tam na bieżąco. Kiedyś zainteresował się losem tych osiołków w Medinach ONZ, chyba, która jest z dużych organizacji międzynarodowych i nawet w Marrakeszu przed murami Mediny postanowiono zbudować klinikę dla tych zwierząt. Gdyby chorowały, to będą ci ludzie mogli w ramach wsparcia takiego z zewnątrz leczyć. Słuchajcie, nie było zainteresowane. Po prostu zwierzę ma pracować i koniec. Zwierzę jest po to, żeby służyło człowiekowi, on się nie rozkwija, tak? Koty są, ale mają łapać szczury i myszy, tak? Kura jest po to, żeby ją zjeść i jakby inny poziom tego humanitaryzmu w stosunku do zwierząt. Aczkolwiek dbają o nie, no bo wiedzą, że mają z tego zarobek, tak? Tu jest też taki przykład tego właśnie, jak zwierzę tam zarabiają na siebie. To jest taki klasyczny.
klasyczny obrazek, który mamy też w reklamach biur turystycznych. Zatrzymują się ludzie, robią zdjęcia. Tutaj są panowie, którzy noszą na rękach takie kilkudniowe jabłonka i mówią eight days, tak, że 8 dni ma tylko to jagniątko, a to jagniątko i po prostu i wiechamów 10 poproszę, tak, za półkami jagniątka. I te zwierzaki na siebie zarabiają. Kierowca nasz, Hasan też chyba miał na imię, opowiadał nam, że albo te kozy będą zarabiały na siebie siedząc na tym drzewie, może dla nich lepiej, albo zostaną zjedzone, więc nie wiem co lepsze. Faktycznie, one siedzą na tym drzewie, same wlazłyby też na to, ale siedzą dla turystów dłużej, albo specjalnie je tam właściciel podsadza, albo zabiera im gałązki odpowiednie, żeby nie mogły za szybko zejść, albo je tam jakoś podpiera, żeby siedziały dłużej, żeby były malownicze. I te drzewa tak co 2 kilometry są usiane tymi kozami, tak? I ci ludzie też zarabiają i te kozy zarabiają na siebie. No. Taki los. Ale to są żeby to przerobić i ten olej arbolowy. Otóż to, dokładnie, więc to wszystko ma jakiś sens, to nie jest jakieś pastwienie się. Natomiast wielu turystów, jak tam jeździ, mówi, Boże, wielkie oburzenie, że kozy na drzewie i tak dalej. Z egzotycznych zwierząt spotkałam takie. Ale też w miejscach stricte turystycznych, czyli wielbłąd z małym wielbłądziątkiem. Oczywiście też z ukrycia zrobiłam zdjęcie, bo oczywiście jak zrobię zdjęcie, to zaraz po ukryciu mam rękę pod wilchami, tak? No bo nawet zrobienie zdjęcia z daleka już pięknie, żeby moje zwierzę zrobiło zdjęcie od tej pieniędzy. Tak? Małpki dokarmiane przez ludzi orzeszkami i obok stoi pan, który sprzedaje te orzeszki, więc też zarabia na orzeszki, tak? No a małpy siedzą, wiedzą, że codziennie dostaną kolejną porcję orzeszków w rachidowie, tak? Najbardziej egzotyczne ryby, znaczy zwierzaki, jakie spotkałam, to były w porcie ryby egzotyczne, wreszcie mogłam ten nadenna, zawsze tylko na obrazkach widziałam. Tu były jeżowce, ale jeżowce też widziałam już kiedyś w Chorwacji. No i tyle. Chyba morena, jedyne egzotyczne zwierzę, którego nigdy wcześniej na żywo, chyba też nie na żywo, bo złe słowo, mogłam zobaczyć. Zobaczcie, poisson, czyli ryby po francusku, tak? Ten język francuski jest wszędzie. Podwójne nazwy są, tak? Po arabsku i po francusku. Nazwy ulic. Francuski jest urzędowy. Już, Agatka nie popędza, tak? Dwa ostatnie aspekty. O kobietach wam mówiłam. Moje przeświadczenie, że kobiety to niewolnice, bo te chusty i tak dalej. To nie tak. Nam tutaj sprzedano też stereotyp kobiet arabskich za pomocą literatury pięknej, tak? Jakieś relacje kobiet, które z Europy wyjechały, wyszły za Arabów, tam mieli straszne losy, zabierano dzieci. No takie dramaty wręcz hollywoodzkie i tak nieprawdziwe, ja nie przeczę. Natomiast z tymi chustkami, ja bym chciała się tylko, bo nie znam losów tych wszystkich kobiet, nie wiem, czy one są szczęśliwe, czy nie, bo żadnej, z żadną nie rozmawiałam, więc się nie chcę wypowiadać. Natomiast wiem na temat chustek, tak? Z chustkami to jest tak, że dla nas, w naszej kulturze, chustka jest dla kobiety takim ograniczeniem i pozbawieniem jej trochę kobiecości, zniewoleniem, jakby narzuceniem nam czegokolwiek, no bo trzeba, tak? Tymczasem w kulturze arabskiej ta chustka jest czymś takim jak dla nas medalik. Chcę, to zakładam. Nie chcę, to nie noszę. Co nie zmienia faktu, że wierzę. Na przykład, tak? Z chustkami to jest tak, że dziewczynki, które dojrzewają, jeśli są wychowywane w tradycyjnej muzułmańskiej rodzinie, jest im przekazana taka tradycja i one wtedy wiedzą, że wejście w dojrzewanie wiąże się z też wejściem w pewne role, też w pewną dojrzałość religijną i też z symbolami z tym związanymi. I wtedy te dziewczynki decydują, jeśli są bardzo wyzwolone i nowoczesne, to nie zakładają tych chustek. Natomiast jeśli zdecydują podtrzymywać tradycję i będą w ten sposób manifestować swoje przywiązanie religijne, zakładają chustki, aczkolwiek wierząc, że to jest trochę jak chrzest, że jak już się po raz przyjmie, to się już po raz nie, potem się go już tak łatwo nie odwoła, tak? Więc jak wie, że założy chustkę, będzie musiała ją nosić do końca życia. Jest to świadoma, pierwsza, dorosła decyzja w życiu tych dziewczynek, tak? I nie ma, tak jak u nas 8-latki idą do komunii, bo jest tak przyjęte, że 8-latki, tam dzieci w drugiej klasie albo w pierwszej klasie idą do komunii. Tam się dojrzewa do tego w odpowiednim tempie. Każda dziewczynka dochodzi do tego wtedy, kiedy dojrzeje do tego. Tak? To są 7-latki, 10-latki, czasami 12-latki. One zakładają te chustki wtedy, kiedy chcą.
tak? Natomiast widziałam multum dziewcząt bez chustek, bardzo nowocześnie ubranych, oczywiście ubranych stosownie, tak? Ale bez chustek. I to nic strasznego, one nadal są muzułmankami, tak? Natomiast co ciekawe, tutaj widzicie Państwo małżeństwo, to taka para, ona troszeczkę obok niego, no nie chodzą za rękę, tak? Młode pary to tam czasami sobie chodzą pod rękę, ale starsze panie, takie dojrzałe małżeństwa, wychowane pewnie tradycyjnie, no to nie jest etatowanie swoją bliskością i pokazywanie swojego związku, bo to nie tak ma wyglądać. Poza tym muzułmanin może mieć 4 żony według Koranu, tak? Natomiast prawo zostało zliberalizowane i teraz może mieć, znaczy, żona może zażądać, że będzie tylko jedną, tak? Jedną jedyną. W momencie brania ślubu może sobie zadecydować, że będzie tylko tą jedyną. Tak też zrobiła królowa Salma. Zażyczyła sobie, że może wyjdzie za króla, pod warunkiem, że on zgodzi się, że będzie tylko jego jedyną żoną. I on się zrzekł pozostałych żon. Te małżeństwa, które zostały wcześniej już zawarte, tak, no, muzułmanin miał już 3 żony, tak, prawo się w trakcie zmieniło, te małżeństwa są nadal obowiązujące, natomiast jeśli muzułmanin będzie chciał wziąć rozwód, musi się zgodzić każda jego żona. Tak, takie teraz jest prawo, bo wcześniej mógł po prostu pozbyć się żony, nie licząc się ze zdaniem tych 2 kolejnych, tak? A tutaj muszą kobiety solidarnie wypowiedzieć się na ten temat. Więc tutaj troszeczkę te kwestie prawa i zamążpójścia są jakby złagodzone na rzecz kobiet i ich praw i też tego, żeby nie zostawały same z dziećmi, a masa kobiet w Maroko jest w sytuacji problematycznej właśnie ze względu na to, że kiedyś były porzucane przez mężów z dziećmi. Mąż sobie brał nową kobietę, bo miał prawo wziąć kolejną, mógł ją porzucić i ona zostawała bez środków do życia i zaczynały się dramaty rodzinne. Tak? Te kobiety, nawet bardzo często dojrzałe kobiety i często się też to dzisiaj dzieje, dorabiają sobie w sposób taki, powiedziałabym, mało godny. Tak? Na przykład w restauracjach tańczą dla gości tańce brzucha, ubrane, bo nie są rozgłogolone za bardzo, ale to też nie wypada, kiedy kobieta jest matką 5 dzieci, tak? Kiedy ona ma już swoją duszę, kiedy jest już, no, kiedy jest, no, powiedzmy, matroną, tak? Ona powinna już zadbać o dom, być pełną szacunku, matką, a nie tańcować dla ludzi przy kebabie, tak? I te kobiety dorabiają sobie po to, żeby zarobić, bo mąż je porzucił, więc ich sytuacja nadal nie jest dobra, aczkolwiek to się zmienia. Tutaj natomiast widzicie Państwo dziewczynę młodą. Ona uśmiechnęła się, jak zrobiła mi zdjęcie, ale obiecała mi, że zachowam, pokazałam jej, natomiast powiedziałam, że zachowam tylko to bez twarzy i ona mi podziękowała. Natomiast to one nie noszą, ale noszą bardzo często takie stroje z kapturami, mężczyźni i kobiety. Dla nich jest to bardzo praktyczne, bo oni się pojawiają bardzo często w miejscach świętych, kiedy ich wzywa imam do meczetu, to mi po prostu wystarczy, że tylko narzucą kaptur i już mają głowę zasłonięte. Więc ta dziewczyna, wnosząc coś takiego, zawsze w miejscu świętym, czy w miejscu, gdzie powinna się osłonić, ma to coś przy sobie, nie musi tej chustki nosić. Tak? Absolutnie od turystek nie wymaga się nigdzie noszenia nakrycia głowy. Nigdzie. Tak jak zjechałam do Maroko wzdłuż i wszerz, nigdzie ode mnie nie wymagano. Ja sobie sama czasami zakładałam apaszkę na głowę w ten sposób. O tak, i w ten sposób sobie ją nosiłam, widać było moje włosy, tu z tyłu było widać włosy, po to, żeby mnie nie paliło słońce. I to było bardzo wygodne, bo i też nad morzem wiatr bardzo taki smagający, gorący, więc trochę ochraniałam też swoje włosy, tak, żeby nie były przesuszone. Zwyczajna ochrona sama do siebie. Natomiast te muzułmanki, jak młode dziewczyny, nie muszą nosić tych chustek. Tak? Natomiast to się zachowało jeszcze w Medinach, takie balkoniki, gdzie kiedyś kobiety mogły tylko w ten sposób kontaktować się ze światem, to takie pamiątki. A to jest dzisiejsza współczesna młodzież, która nosi chustkę, ale nosi dżinsy, trampki, ubiera się sportowo, biegają, naprawdę biegają, słuchajcie, dbają o zdrowie, biegają w sportowych ciuchach, z chustkami na głowach na przykład, tak? Ale bluzeczki też mają takie trochę dłuższe. No, starsza pani już w takim pałacie dłuższym, mniej. Ja jestem tutaj na plaży i ta plaża, widzicie Państwo, no nie ma tu do lasu. Dzieciom uchodzi pobiegać w krótkich spodenkach, ale już starszym ludziom nie bardzo. I mimo, że plaża fajna, można byłoby się popalać nawet na kucyku, no to tak nie wypada. A to są miejscowe panie, które też przyszły się ostudzić, tak? I tak to wygląda.
Natomiast życie nocne kwitnie. Pokazuję to po to, żeby pokazać Państwu, że młodzież wcale nie jest taka pozamykana w domach i oni nie korzystają z życia. To są bardzo aktywni młodzi ludzie, którzy wychodzą po zmroku, tam po prostu miasto tętni, oni idą, siadają z komórkami, bo jest tak samo, ale umawiają się, siadają na murkach całymi dziesiątkami, plotkują, słuchają głośno muzyki, dziewczyny jeżdżą na skuterach, chusteczce oczywiście, ale na skuterze, w kasku, tak? To jest młoda osoba i one są nowoczesne, oni myślą nowocześnie, natomiast nie rezygnują z tradycyjnych symboli, które ich wyróżniają. To nie jest nic, co ich krzywdzi, o tak, tak? A my na to inaczej patrzymy. I ten ostatni aspekt, wieczorem ten napis Bóg, Król, Ojczyzna, podświetlony tak akurat w tym agrawirze. Tutaj nie wiem, czy Państwo zauważyliście, tutaj tętni życie, młodzież się spotyka, tak? Tutaj wesołe miasteczko, a tutaj teraz muzułmanin na plaży sam modlił się. Nikomu to nie przeszkadzało, on też nikomu nie przeszkadzał, po prostu miał potrzebę się pomodlić i mimo, że milion turystów tutaj biegało wzdłuż i wszerz, fakty, nikt nie chodził z pieskami, tak, tam się nie chodzi, więc te plaże opustoszałe i nawet wieczorem tam nikt nie chodził, także można się pomodlić, było gdziekolwiek bądź, tak, nikogo to nie raziło. No tutaj też mam filmik, ale no nie podłączę go. Był dźwięk z tego megafonu, który tutaj widzicie Państwo na wieży Melczeku. Są megafony, które nawołują co pół godziny. Nie, tam pięć razy tylko. Pięć razy. Tak, ale tam wyje i krzyczy pięknym głosem Allah Akbar i śpiewa tak pięknie, tak, Bóg jest wielki. Tak. I tutaj mam w Agadirze akurat taki meczek troszeczkę już obskrobany. A ten jest jeden z piękniejszych, jeden z największych w obszarze tak zwanego Magrebu, czyli Afryki Północnej. To jest meczet Hasana II, tego okrutnego króla, który sobie właśnie na chwałę go postawił. Takie piękne zdjęcie można zrobić w środku, on jest zjawiskowy i tam się... To jest jedyny meczet, do którego wprowadzić można innowierców, tak? Nam pozwolono wejść, bo do żadnego meczetu wejść nie wolno. To jest jedyny meczet, do którego wpuszczają turystów. No my mieliśmy tą możliwość, żeby weszliśmy, oczywiście na boso, tak? Nie trzeba było głowy zasłaniać absolutnie, natomiast na boso bezwzględnie możliwe, że w skafetach. To jest, szybciutko tylko podsumuję, teren madrasy, czyli tej szkoły koranicznej. To, co wyróżnia szkoły koraniczne, to to, że ona jest cała w bardzo takich delikatnych stiukach. Wszędzie są cytaty z Koranu. Cała jest po prostu wypisana cytatami z Koranu. I to też jest medresa w Fezie, przy meczecie, która ma służyć właśnie temu, żeby tam było miejsce do kontemplacji, zawsze jest woda do obmywania, bo przy modłach trzeba się obmyć i tak dalej. I ostatnie zdjęcie, oni tak właśnie ostrzegają turystów. Welcome, tak? Widzicie Państwo ten napis? Welcome. Są bardzo gościnni, bo wiedzą, że oni z nas żyją, tak? Oni z nas żyją. Ja zmierzyłam się z kilkoma moimi wyobrażeniami, z kilkoma poważnymi, z kilkoma takimi mniej poważnymi. Dzisiaj wiem, że po wyprawie do Maroka nie bałabym się pojechać do innego kraju muzułmańskiego. Może do Jordanii, czy do Syrii nie wybrałabym się. Natomiast nie bałabym się pojechać do Dubaju, do innych krajów, które są bardziej otwarte na turystów. A Maroko jest wyjątkowo liberalne. I no, tyle.